Sława Maria, witam Cię na kanale Świadomica Pio. Podążamy za wielkim świętym. Świętym po prostu jak za średniowiecze. Takie zrobił cuda. Tam sędziowanie rotondy i się tutaj opowiem o tym, jak kochał Matkę Bożą ojciec Pio i jak to jest, że Matka Boża dała mu chorobę, a później ją zabrała. Dokładnie chodzi o Matkę Bożą Fatimską. Sława Maria. Ojciec Pio miał duże nabożeństwo Matki Bożej. Bardzo ją kochał, mówił o niej, o Madonnie, o kochanej matce właśnie i jego nabożeństwo jest imponujące. Też miał relację z Matką Bożą, często widywał w życiu mistycznym. Była dla niego kochaną mamą. Kochał różaniec, przecież najbardziej ulubioną modlitwę wręcz. On o niej mówi, o różańcu, widać, co jest ciekawe właśnie. On mówi tak, że to jest broń. Wielokrotnie, teraz dzisiaj czytam właśnie sobie jego biografię, no i właśnie on mówi, że on po prostu broń miał, jak ktoś się pośpytał, co ja idę postrzelać, muszę wziąć swój różańc. Przy poduszce w łóżku on miał trzy różańce, jeden po lewej stronie, drugi po prawej stronie poduszki, jeszcze jeden był przypięty do rękawa, że zawsze mieć przy sobie różańc, bo on tak ukochał tą modlitwę. Ostatnio przecież był też filmik o różańcu, jego ulubionej modlitwie, więc możesz go obejrzeć. Myślę, że na dole w linku, w opisie będzie link do filmiku. I co? Matka Boża Fatimska przylatuje do Włoch 24 kwietnia, to jest chyba, z tego co pamiętam, to jest 1959 rok. Tak. Ona przyleciała z Covadaira. Pierwszą w ogóle Madonna, no właśnie przyleciała tam na plac plebiscytu w Neapolu. To jest bardzo ciekawe. To była długa pielgrzymka Matki Bożej Fatimskiej po Włoszech. I co? Nie było nic w planie, że Matka Boża ma zalecić do San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo, to przecież to było wioska, znaczy małe miasteczko już wtedy. Małe miasteczko, a to tylko miało być w prowincjonalnych, w stolicach regionów. Czy tak? Czy coś w tym stylu. I co jest ciekawe, ojciec Samort, ja czytałem to w jego biografii, on był wtedy w części tego komitetu organizacyjnego te obchody. I on tam zobaczył, że jeden biskup ma dwa dni dano w terminarzu, więc to było takie zaskakujące, ale jak to? Dwa dni w terminarzu? Więc popytał się, może można było zrobić taki prezent dla ojca Pio, żeby udało się zaprosić figurę Matki Bożej właśnie do San Giovanni Rotondo. I co? Udało się. A powiedział, no dobra, to przesunięto. A co jest ważne? W dniu, kiedy przyleciała figura Matki Bożej Fatimskiej do Włoch, ojciec Pio strasznie zachorował. To była bardzo, bardzo poważna choroba. I nie było z nim dobrze. To było dla niego ogromne upokorzenie, to cierpienie. Właśnie wręcz tak pisał właśnie. Przecież ojciec Pio tak mówi. A tutaj autor pisze, pragnął cierpienia jako najlepszej części całym sobą, tak bardzo, że krzyczał do Boga. Zawsze cierpieć, nigdy nie umrzeć. Jednak kiedy cierpienie stawało się przeszkodą w wypełnianiu posługi kapłańskiej, nie umieszkał stwierdzić, to, czego pragnie Bóg nawet do skończenia świata, oby tylko nie pozbawił mnie sił, gdyż chcę pracować. On nie mógł wypełnić swego bardzo napiętego dnia, był przypięty do łóżka po prostu. Przypięty do łóżka. I z tego powodu też właśnie błagał Matkę Bożą, aby go uwolniła od tej bezczynności. Ojciec Pio leżał w swoim łóżku, jak czyta właśnie w dzienniku Eligia d'Antonio, można napisać. Ojciec Pio leżał w swoim łóżku, normalnie ubrany. Założono mu biegnące do nosa rurki dostarczające tlen. Pierwsze wrażenie, którego doznałem, było takie, że widzę Chrystusa na krzyżu. Ojciec, wskazując na lekarzu, powiedział, że przywiązali go do łóżka, nie pozwalają mu wstać. A jednak, jak pisze Elogio, jest słaby, cierpiący, blady. To była tak poważna po prostu choroba. Ojciec Pio właśnie przyszedł, przywitał Madonnę, przywiozono go do kościoła na wózku, gdzie był nowo konsekrowany kościół. I co? On chciał pożegnać Madonnę. I to jest bardzo ciekawe, jak właśnie autor o nim pisze. Po mszy przemierzono różne oddziały kliniki, niosąc figurę Matki Bożej, a następnie zaniesiono na taras, gdzie czekał już helikopter. Ojciec Pio prosił, aby mu pozwolono pożegnać Madonnę, udając się w dalszą podróż.
Zawieziono więc go do ostatniego okna dużego chóru od strony gór. Podczas helikopter, uniosłszy się w powietrze, trzykrotnie okrążył kościół w geście pozdrowienia ojca Pio. Płacząc modlił się tak. To jest, mateńko, przybyłaś do Włoch i przyniosłaś mi tę boleść. Boleść, tak miał wyjść chorobę, że nie mógł nawet spowiadać, nie mógł ratować dusz. Przybyłaś do San Giovanni Rotondo i zostawiłaś mnie chorego. A teraz odchodzisz, zostawiasz mnie w tym stanie, nawet nie dając mi twojego świętego błogosławieństwa. W tej chwili, jak twierdził, doznał uczucia ciepła i dobrze się poczuł. Został uzdrowiony. Parę dni później mógł właśnie wrócić do swoich obowiązków, ojciec Pio. Parę dni później już mógł wrócić do swoich obowiązków, do bardzo wycieńczającego dnia pracy. Ojciec Alberto, kapucyn, który żywił do ojca Pio wielką miłość, zauważył. Ojcze duchowy, powiedziałeś, że Matka Boża przyniosła ojcu nieszczęście. Ojciec uczył nas zawsze, że choroby, nieszczęścia i cierpienia to dary Boga. Jeśli więc chorobę przyniosła ojcu Madonna, to nie jest to nieszczęście, lecz dar. Tak, to dar, lecz także nieszczęście, ponieważ nie mogłem już odprawić mszy świętej. Nie mogłem już spowiadać tych wszystkich biednych ludzi, którzy przybyli z daleka. Tak właśnie pragnął, no, dusz. Tak miał takie pragnienie, ojciec pił dusz właśnie. No i co? Później przyjechał właśnie profesor, go zbadał drobiazgowo i w końcu dano mu pozwolenie właśnie do powrócenia do swojego stanu zdrowia. To jest właśnie niezwykłe. Matka Boża pokazuje coś nam właśnie, Matka Boża z ojcem Pio, jak pełnić wolę Bożą. Często my czegoś nie rozumiemy, często coś nas zaskakuje, jak to jest. To mnie spotkało. To ja ojciec Pio tak samo. Nie mógł nagle nic robić, ale właśnie Matka Boża daje mu znak, że to ty ode mnie zależysz. No w sumie tak można powiedzieć. No to ty ode mnie zależysz i ja ci daję zdrowie wtedy, kiedy ja chcę. Tyle na dzisiaj mam dla Ciebie. Podążaj z ojcem Pio. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, zachęcam, zasubskrybuj kanał. To jest wszystko na dole. I aktywuj powiadomienia. Czemu? Abyś codziennie mógł podążać z ojcem Pio, abyś nie przegapił żadnego odcinka o tym wielkim świętym. Świętym jak za średniowiecza. Polub filmik, aby apostolat ojca Pio pomógł właśnie apostolatowi o ojcu Pio, aby jak najdalej, jak najszerzej rozszerzył się po całej Polsce. Salve Maria. Święty ojcze Pio, módl się za nami.